sam początek odcinka, moi drodzy, lekka niespodzianka i nie będzie to ten dzwon po lewej stronie, który mógł przed chwilą się wydarzyć, a będzie to JDM Klimat. Jedziemy do Żaka z Fine Auto i pokażemy wam auto, które najstarsi widzowie myślę, że mogą pokazać z największym sercem. Jak się już domyślacie, jaki to samochód, to strzelcie łapę w górę i napiszcie teraz szybko komentarz, zanim je zobaczycie, zobaczymy, czy zgadliście. I od tego dzisiaj, moi drodzy, sobie zaczniemy. No piękna sprawa. Prąd skarbowy? Ja chciałbym zgłosić rejestrację P8 Pablo, wyłudzenia podatkowe. O, to były czasy. Robimy tutaj Fine Auto Full Body PPF Matte, ponieważ będziemy zmieniać kolor. Mojego oryginalnego lakiera był czarny. Właśnie dokładnie to samo, czyli ten Piano Black. I tutaj PPF-em zmienimy kolor na matowy. Zresztą teraz na szybkości to ogramy, co chłopaki robią. Ciekawostek Saszy de Ownera, waszego znawcy Nissanów GTR-ów w Polsce. Pierwsza ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale taka oto tutaj ten dyfuzorek piękny, się wspaniały. Z tym oto światłem przeciwmgielnym wychodził tylko i wyłącznie na Europę. Więc modele europejskie miały taki fajny dodatek w tej postaci. Wygląda trochę jak z wyścigów, ale pełni to światło, funkcję światła przeciwmgielnego. Maybe with the next transition coming to the next cone, you know, reinitiate and just then try to continue. For each sector, and we split it into all sectors. Kasia, jak się czujesz? W ogóle zobaczcie, Kasia pierwsza. Kasia. Ale dobrze, bo nie będą mieli ludzie porównania z wami. Tak, ale śmiała się ze mnie na początku, żeby się w kolei boli. Śmiała się. Tak, ja byłem pierwszy na liście. Dzień dobry, bo się z wami nie przywitałem. To jest nasza trasa. Liwo, prawo, liwo. Tutaj niewidzialny słupek, pełen gaz, przekładka, kółko. 12 punktów. Potem lewo, prawo, zawrotka, lewo, prawo, kółeczko i gitara. Wszystkie są za 8 punktów, to nie jest za 12, bo najcięższe jest ta przekładka, żeby się dobrze ustawić. W wielkim skrócie, nie jest to wcale takie łatwe. Naprawdę nie jest to takie łatwe, bo tu jest ciasno. Zobaczcie. Idziemy się jak tu, ciach. Trzeba mieć moc. I troszeczkę krawędziami trzeba polecieć. Zresztą ja będę leciał, nie? Szczerze, gdyby było bliżej, bardziej by mi się podobało. Ale się będzie filmu z tego wydarzenia. Zobaczcie, byście mogli na każdym kanale oglądać. Dlatego fajnie, że jesteś u mnie. Łapę w górę, mój widzu. O! I dzwoni Arek. Tutaj jeszcze jeden instruktor zna Arka, czyli mojego instruktora. Szanowni tak Państwo, Arka, minut o, to kibicujemy lepiej! Tutaj 5 będzie... minut i zaczniemy. Mam numer 7, miałem być pierwszy. Państwa na dobra. Teren right imprezy. Łapać, taki wielki sen. Największy szok. No nie. Taka prawda. Nie wiem, tam kurwa podwójną ósemkę na końcu, że mam dupę. Szok, to ja zrobię, ale... Czy pod względem umiejętności, to ja nie wiem. Moim zdaniem będzie petarda. Ja myślę, że będzie drugie dachowanie w ten weekend. Ale stary, to było... No i właśnie taki wie. Tamta bamba banda wygląda oczywiście. To będzie wisienka na torcie. Nie, moim zdaniem Meduzia da radę. Ja uważam, że inni są obstrani i tym stracą. Ja dwa razy w życiu driftowałem. Jak tam radę? Tak, nie, po prostu rzucenie się na głęboką wodę. Oni tam mocno się spinają. O Jezus, trasa nie taka. Ja mówię, człowiek, jest tu kurwa trzy pachołki. Nieprawda, ja będę tutaj rywalizował właśnie z tobą. Także przedstaw się no najnowszym zawodniku. Przedstaw się, moi widowni. Hubert Gromadzki, możecie mi kojarzyć z internetu. Wspaniały, piękny, powabny i teraz właśnie driftuje, kurwa. Wolno czy nie? To skomplikowane, czyli możecie pisać. Ciekawostka numer 2. Nie wiedziałem, że to auto jest zmodyfikowane. Założyłem oczywiście, że jest zmodyfikowane. Poznałem to po tym oto ogromnym wydechu i tych wielkich końcowych flanszach. W serii wychodzą podobnie, ale nie jest to oryginalny wydech od GTR-a. Okazało się, że cały silnik jest zakuty i najprawdopodobniej będzie przechodził modyfikacji na 1200 godzin. Dzisiaj poleciłem EQ Performance, pana Dominika serdecznie pozdrawiam. Tutaj możecie mi poprawić, bo nie jestem tego pewny, ale produkcyjna nazwa Maj 17 odnosi się do nowego wnętrza tego samochodu, gdzie było bardziej przyjazne i mniej spartańskie. Ja miałem tą bardziej spartańską wersję robioną z Gran Turismo, a to jest ta nowoczesna i chyba od 2017 roku. Tak jakoś mi to świta, że te Maje 17 równa się rocznik 2017 w górę, jeżeli chodzi o produkcyjny nowy środek. Tutaj takowy posiadamy. Ładny jest, trochę bolidu, skoro takiego nie miałem. Z naszego auta jest bardzo przyczepnie, co sprawia, że jest niebezpiecznie, bo łatwo nawet wszystko, ale ponoć mamy twardą gumę. Dobra, rzeczywiście jest twarda. No dobrze, bo tu jest za bardzo przyczepnie, a macie bardzo szybkie manewry. Przyspieszacie. Kurde, to co Arek mnie nauczył. Arek, pozdrawiam. Flip Masters, pozdrawiam. Dziękuję. A więc tak, teren... Dobrze, więc dobrze. Tak jak byliśmy na treningu. Jedziemy za pierwszym punkcie w lewo, następnie znowu w prawo, następnie w lewo i łuk pokonujemy.
Bobek zostaje po wewnętrznej. To będzie mój trzeci raz, jak będę driftował po wielu. Ale z drugiej strony, tak właśnie też, miałem dwa treningi. Jeden trening, dwa treningi, to dzisiaj jego drugi, mój trzeci. A one fani tu kurde chodzą i się chodzą, nie? Bo trenują tyle. Ich presja, nie nasza. Tak jest. Siemano, tygrysy. Jesteśmy gotowi do akcji, mamy kominiarki. No i powiem wam szczerze, że czuję to. Chodzi o to, że dzisiaj czuję nad sobą jakąś rękę, która mnie poprowadzi po tym, że tak, że zaskoczę wszystkich. Ale to tylko moje przeczucie, które nigdy się nie sprawdza. Odpuszczacie gaz. To jest wasza meta, to jest koniec. Lecimy na to rondko, to bo ja wlatujemy z tej strony, tak, nie? Tak. Robimy 360 i od razu wyjeżdżamy, tak. Czy jeszcze jedno? Nie. 360 i wyjeżdżamy. Obkrążamy i wyjeżdżamy. Jedno kółko. Wcale to nie jest łatwe. Jest to całkiem spora trasa. Gdybym to poćwiczył, teraz wyrobił. Pewnie do wykonania za pierwszym razem. Czy bezbłędnie, ciężko stwierdzić. Mamy dwa potężne narzuty. Pierwszy zaraz po pierwszych trzech slalomach, przy pierwszej beczce. Druga beczka jest łatwa, ale z drugiej beczki jest ciężkie wejście w pierwszy slalom. Więc, no właśnie, z drugiej beczki ten slalom trzeba naprawdę przyklepać i zrobić mały kąt, bo inaczej cię w połowie zatrzyma. Będziesz musiał być przerzutkę przed słupkiem. Zresztą zobaczycie. Za tym pięknym aparatem i obiektywem, który między innymi uczy tutaj moją operatorkę, moją pannę Wiktorię. Kubuś, pamiętajcie o Kubusiu, bo to on powoduje, że to jest tak dobre. Że wiecie, w końcu Kickstar nie siedzi pod kocem i nagrywa tak do mikrofonu, który robi to Kubuś. Zobaczcie, jaki uśmiech właśnie teraz. A jak się to jest nagrany właśnie. A dobrze, proszę bardzo. Wrzucasz koniecznie? Muszę teraz dograć na przebitkę tą 100 dupę jeszcze. A już za moment rozpoczynamy. To jest operator, widzisz? A wszystkich naszych widzów. Czuć ten stres w powietrzu, poza Kickstarem. Jak ogroma się wasz, jak on w open startuje. Ale cała reszta czuć taki stresik. Fajnie. Szczerze powiedziawszy, betowanie na betkliku tych wydarzeń. Gratka dla najwyższego stopnia specjalistów. Naprawdę. Czas, ktokolwiek na mnie postawił, przepraszam, jeśli się zawiodę, ale uwierz, naprawdę dam sobie wszystko, co umiem. Ćwiczyłem, sporo zapłaciłem za treningi, nie? Ale... Wasz Sasz, ale dla was, nowe zęby wybiję na bandzie. Dobra, staram się, to się postaram. I ostatnia sprawa na dzisiaj. Jak dobrze wiecie, buda GTR-a jest długowieczna i tak naprawdę przechodzi takie facelifty. Jest to trzeci facelift. Był pierwszy, taki mało opływowy, ten przedni zrzeżak był taki słabiutki. Wnętrze dalej spartańskie jak w moim. Potem był mój, już trochę ładniejszy. Potem był ten, czyli jeden z nowszych liftów, tak to nazwijmy. No i niedawno była premiera tego najnowszego, czyli czwartego. Tak naprawdę wszystko jedno i to samo, doskonale usprawniają ten samochód jego inżynierowie i zmieniają w nim małe parametry, bazując na tym, co mieli od początku. Więc już to nie jest najnowsza generacja, ale już z tymi pięknymi lampami, z tym oto ślicznym piorunem. Moi drodzy, to by było na tyle z GTR, a teraz sam pytanie Pawłowi. Jak to jest możliwe, że przezroczysta... Chodźcie tutaj. To jest przezroczyste, wiadomo, że matowe, nie? Ale jak to kolor zmienia? Bo wiecie, jakby mojego polucha widać, nie? Czas wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że przezroczysta folia daje efekt matowy, bo... No wiecie, mówię tak, podam PPF, no PPF nie może dawać takiego mocnego efektu, PPF chroni. A ten samochód stał się matowy, a wiem, że ta maska była w czarnym połysku. Dlatego głos przekażę mojemu przyjacielowi Żakowi, a potem przejdziemy do właściwej części materiału. Efekt, który osiągamy, to tak naprawdę efekt mrożenia, który znany jest na przykład bardzo dobrze w budynkach na szybach. No tutaj akurat nie, ale... I tak samo w toaletach. Dokładnie. No jak macie małe szybki w toaletach? Nie. Macie szybki w toaletach, które są zmrożone, żebyśmy nie mogli przez nie patrzeć i to tak naprawdę jest podobna folia, jeśli chodzi o wykończenie, ale oczywiście jest to folia PPF, która ma mocne właściwości ochrony lakieru. Jest to taki sam efekt, jakbyśmy pomalowali teraz automatowym klarem. I mamy zabezpieczenie i mat. Dokładnie, ale efekt jest odwracalny w pełni i bezpieczny. Czyli jak chcecie zabrać sobie tą oto piękną okładzinę prosto z łazienki każdego domownika, zapraszamy do Fajne Auto. I co jest jeszcze fajne? Oczywiście PPF to nie jest tania usługa, nie jest tania folia, więc nie każdy, kto kładzie PPF-a, chciałby tak naprawdę nie widzieć efektu, bo PPF bezbarwny no, powinien być zaaplikowany praktycznie niewidocznie na samochodzie. A jeśli jest matowe, to przynajmniej wiecie, za co płacicie, bo macie jakąś zmianę. Miłego oglądania dalszej części materiału. Dokładnie, miłego oglądania dalszej części materiału. Masz listy po cyki kąty, niegrzeczny ignorant. Nie, no da rady. Ready? No to dawaj. Wielki, duży, zobaczcie, ja nawet z porawy, patrz na te piękne. A kata to kupię? Tylko nie. Poka. O, jest dobrze, ja to tak wiesz, siłkę robię sporadycznie. Chociaż ostatnio trochę więcej. Co drugi dzień? Nie no, teraz tak, ale ile?
miesiąc czasu, a tak wcześniej to w ogóle się nie ma. Jedziesz trzeci, tak? Kask. Dawaj kask, ty grysie. Gruby jest, dawaj mnie to. Jak to gruby jedzie? Nie no, Bujas jest dobry, no co ja mam powiedzieć, no Bujas jest dobry. Bujas Drift Open będzie startował, więc Bujas jest dobry. Ja go tak drzeźnie i tak dalej, ale dajcie mi rok czas. Te słowa padają 28? 28.05.2023. Bujas za rok, za rok. Ja tu za Arkiem pracuję. Mój trener tak o, mówi. Ale dam radę. Uważaj, bo nie skręcę. Koła się tylne w ogóle nie trzymają. Więc nawet nie myśl o zadymieniu, tylko o show. Czy jest blisko? Po prostu przejdź. O, super. Dobra, dobra, no coś tam powiedział, bo już chciałem powiedzieć, że tyle lat wspierania, oglądania, subskrybowania, lajkowania i mam je w dupie, ale to dziękuję. To, że to wszystko jest super. No nie, jest super. A czy ja tak się uczyłem, nie? Mogry, a, no bo ty na mokry widzisz, na trysku, no tak. Ale to się nie prowadzi jak nic samochodowego, to już możesz od razu, kurwa, sobie zapomnieć o tym, co się uczyłeś, bo to jest i tak wszystko na odwrót. Ten samochód jest ustawiony, kurwa, kluczem od kopania konia, od podbijania pod. No, ale dodamy radę. Arek jeszcze przyjedzie może. Przyjedzie, Arek przyjedzie. Chyba 15 będzie Arek. Arek! Arek! Ratuj! Nie, to tak, nie wstawiać się auto samo, tylko musisz pomóc tej kierownicy, tak żeby się auto... Doświadczenie, które zbierały na poprzednich edycjach Speed Games w Adam Drifcie, ponieważ jedna zawodniczka startują w przejazdach. No, tylko się samo zepsuło. Tutaj, cyk. Przebezpieczne auto USA, naprawię każde auto. Naprawiłem Vipera, nic mi nie jest straszne. Wygląda jak placek, ale twój placek. Dobra, tego tu trzeba obserwować. Ja nie mam zamiaru wygrać, tylko żeby lepszy przed czegoś. Co się domyśla, tam wiecie? Ale dobrze poszło. Na wariata, ale dobrze było. Przekładki chyba dobrze robię, no. A Kamilek jak? No, na pierwszą skuteczność i zaraz wlatuję drugi raz, trzeci raz będę latał samolotem. A jak uciąłeś tą drugą beczkę, to tam na luzie sobie wleciałeś... Druga beczka, ale nie, drugą beczkę robisz drugą beczkę i masz wejść na drugi słupek, powrotny. Bo tam mocno się rozpędziłeś, czy raczej robisz duży kąt i narzutkę? To większy kąt. To jest samo co ja. Bo oni każą tam w prędkość, ale to bez sensu z prędkością tam wchodzić. Ja sobie na większy kąt łapką sobie wciągam i... A ja w ogóle cały to bez łapy. Ja wpadam tam na to, rondo na zakręcie po łapy. Dobrze, fest. Ja jestem zadowolony. Myślę, że wiele osób teraz się uspokoiło, stres wielu osób zszedł. Każdy już mówi, dobra, nie będzie najgorzej. I to właśnie w tej chwili widzicie na pierwszych trzech pachołkach, a już za moment, za 20 minut. Stanowisko PG Performance, troszeczkę odpocząłem, czekam na Arka, czyli mojego mentora odnośnie driftu, który musi mnie tak przyjść. Jeszcze raz, jak będę wsiadał, i jeszcze raz, będzie petarda. Zaraz zaparkujemy sobie na PG, u naszych performansów. Jeszcze autko ogarną, dziękuję, serdecznie, serdecznie, tutaj Instagram mi się pojawia, ciach, i będziemy próbować. Jednak wracamy, zwolnił nam się plac, więc możemy jechać, tam mi się podoba. Z RX8, czyli ona jest z Wanklem,
to hardcore. No jednak się tak, kurde, wjeżdżają, ciężko stwierdzać. Prosto do dupy, a ja muszę w prawo. Jak to tam wygląda? Bardzo źle? No dobra, stajemy tutaj. Robimy tutaj sobie foty. Patrz tam. Nasze piękne stanowisko. Alfa Romeo Stelvio. Proszę bardzo, Ferrari. Drogie Ferrari. SF90. Bentley. Uwaga, uwaga. Aston Martin. A tutaj jest myka. Ja właśnie przejechałem mykę. Auto leci na mycie. Chłopy przyszły. Chłopy nie widziały mojej błazenady jeszcze. Nie. To oni są przed najlepszy. Oni są przed najlepszy. It's me, Mario. PG Performance w wielkim skrócie. I jak bardzo pomaga w driftingu? Ogólnie niewiele, ale naprawdę fajnie wygląda. Patrzę na zegarek, za 5 minut twój start, tak. I zastanawiam się, im bliżej startu, to czy wąs się bardziej podkręca? Na początku się mocno podkręca, a potem opada. Stres już schodzi, on mówi, dobra, jedziemy, co ma być, to będzie, wszyscy zobaczą. Jak się upokorzę, to się upokorzę, jak się nie upokorzę, to się nie upokorzę, zobaczymy, co wyjdzie, wszyscy to oglądają. Jak przeżywa się największe upokorzenie w swoim życiu? Starsi oglądają, trener, cała ekipa, to wszyscy. Spokojnie, nie dasz rady. Nie wierzymy w ciebie, nie dasz rady. A najlepsze jest to, że ma zbawienie w kuchni. Emil, pamiętaj, jak coś, zawsze nie możesz na nas liczyć. Ale dobrze, tak. Nie, to wtedy wyjdzie, dobrze. Jasiek, jak zobaczył trasę, to powiedział, nawet nie bym tego nagarnął. Może się obudził wreszcie, Bo ja mam wrażenie, że to albo 0, albo 1 na tym gazie. Tak, no ale może na to też praca sprzęgły, bo... Na to uwagę zwracali bardzo mocno sędziowie, że tu nie prędkość i nie liczy się dla nich to, jak szybko ten tor zostanie przejechany, ale precyzja, to z jaką płynnością zawodnicy będą pokonywać kolejne przeszkody. No i tak jak widać, nie jest to najprostsza sprawa na świecie przejechania takiego toru. Jeszcze będzie kolejna przekładka do beczki, chyba jeszcze z lekkim agro, chociaż udaje się utrzymać w trasie. Co prawda dystans od beczki duży, na szczęście udało się nie potrącić pachołków. I jeszcze można stanąć na gazie ku ucieczce publiczności, wykonać takiego delikatnego burnouta. To oczywiście był Emil Biernat, tam z numerem 8 na dachu czeka już Hubert Gromadzki. Komentator tego nie mógł wiedzieć, że nikt z was oglądających. Mieliśmy problem z autem, bo nie wchodziła dwójka już na treningu. Tą samą sytuację miała Kasia, która pojechała tak jak inaczej. Mówię tak, jedynka dwa nie wchodzi. Dwa znowu nie wchodzi. Trzeci raz nie wchodzi, bez sprzęgła. Mówię, ole, jedynka ruszyłem, strzał, sprzęgło, gaz, trzy, strzeliłem, żeby nie zgasł. Cały tor, jako jedyny przeleciałem na trzecim biegu. O dziwo, tylko raz wypadłem z toru, z tą prędkością. Jestem ogólnie zadowolony, tylko najbardziej boli mnie to, że nikt o tym nie powiedział. Bo chyba wyzwanie jest na trzecim biegu tak krótki i techniczny tor zrobić. A ja byłem zesrany, jak ale sobie ogólnie poradziłem. Zmieniam faktu, że jestem zadowolony, bo jako jedyny z nich wszystkich na trójkę to przejechałem. No ale jestem zawiedziony, bo gdyby nie to, to straciłem dwa pierwsze punkty, nie? No ten pierwszy punkt straciłem, bo nie miałem jak go zrobić. To jest zmiana faktu, że Saszkin na trzecim biegu, a przy okazji, jak widzieliście na live, moje auto od razu zjechało na pit stop, żeby nie było farmazonienia. I jeszcze poproszę Kasię, która to potwierdzi. Kasiu, czy u ciebie też nie wchodziła dwójka? Tak. Nie dało się jej wrzucić? Bardzo się cieszę, że tobie się też nie udało wrzucić takiej dwójki, żeby nie było, że tylko tak. Ja nie umiałam wrzucić. Ale to ogólnie wiesz, że auto zjechało na serwis od razu po moim przejeździe? Tak? Bo ja pokazałem, że nie dojdzie tego wrzucić i ja zrobiłem przejazd na trzecim biegu. Wrzuciłem jedynkę i strzeliłem ze sprzęgła, żeby trójka nie zgasła. Ja pojechałam na tej dwójce, ale już się tak zestresowałam, że już no. Nie ale tak, więc ogólnie następny razem? Następny razem dam radę, nie? Tak. Czy też miałeś kontakt, że dwójka nie wchodziła? Niestety tak, na czwórce nawet nie miałem. Nie na czwórce? No, ale wchodziła. A ja myślałem, że to ja najwyżej pojechałem, szacun. Następnym razem dwójka będzie wchodziła, prawda? Tak, to racja, no. Ale było fajnie, nie? Było fajnie. Teraz na pewno się widzimy. Dobrze, jeszcze raz.